naucz się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Czasami jedno słowo może znaczyć więcej niż tysiące pustych słów. Miał 30 lat, gdy dowiedział się o śmierci. Miał 30 lat, gdy wykryto raka wierzchni. Musiał coś wierzyć, a miał życie doskonałe. Posiadał pasję na motocyklu wytrwale. Też był jak Abel, nie zdradził nigdy nikogo. Miał dwójkę dzieci, w tym żonę słodką jak owoc. Nie było kogoś, kto by o nim źle powiedział. Nie tracił wiary, gdy czasem na drodze leżał. Piękne lusterka, aluminiowa stal lekka. Piękna i bestia, na Yamaszkę mówił perła. Nie było piekła, które mogło go otaczać. Trzymał rodzinę, a pomagała mu praca. Nie leczył kaca, wolał zalewać benzynę. Świat nie miał serca, bo powiedział mu, że zginie. Zostawił rodzinę i odszedł bez pożegnania. Choć wiele starań nie zatrzymało mu raka. Choćbyś się starał, nie przywrócić bicia serca. Choćbyś się łamał, nie masz siły, żeby strzeżać. Choć wielka wiara rodzi pomiędzy innych rękach. Ból naszych zmagań nie ratuje od odejścia. Choćbyś się starał, nie przywrócić bicia serca. Choćbyś się łamał, nie masz siły, żeby strzeżać. Choć wielka wiara rodzi pomiędzy innych rękach. Ból naszych zmagań nie ratuje od odejścia. Jako mały dzieciak na życie posiadał plany i chciał kupić motocykl, ten o którym zawsze marzył. Przyjaciel i dwa kaski, życie od szczerej pasji. Tak gdy miał kilka lat, zaczynał od zabawki. Jest dużo orientacji, takiej poza horyzont. Nie mógł tego posiadać, a oczy dużo widzą. A ludzie krzyczą głosem, który spadł z kamienia. Bo zanim się docenią, ich doceni matka ziemia. Poczują niesmak i wyrosną kwiaty z oczu. Padną jak te liście zapomnianego grobu. On miał swój sposób na życie i swe problemy. Cenił co kochał, w zamian umiano go cenić. Może ktoś tam doceni, jaki był tutaj dla nas. A nasze piękne oczy mogą po takich płakać. Nie umiemy zawracać i cofać co już było. Tak jest tam zapisane, urodzić się i zginąć. Choćbyś się starał, nie przywrócić bicia serca. Choćbyś się łamał, nie masz siły, żeby strzeżać. Choć wielka wiara rodzi pomiędzy innych rękach. Ból naszych zmagań nie ratuje od odejścia. Choćbyś się starał, nie przywrócić bicia serca. Choćbyś się łamał, nie masz siły, żeby strzeżać. Choć wielka wiara rodzi pomiędzy innych rękach. Ból naszych zmagań nie ratuje od odejścia. Stała w garażu, gdy on miał lat kilkanaście. Tak lękał na kolanach, przyglądał się uważnie. Był przy niej zawsze, codziennie wracał ze szkoły. A kumple się pytali, on mówił, to jego hobby. Miała zatarte tłoki, po smutnej opowieści. Przestała wiele lat, bo długo tata nie żył. Ale on wierzył, że w niej bije jego serce. Widział, jak patrzył na nią, kiedy był małym dzieckiem. Nie było więcej chwil, gdy mógł tatę przytulić. Nie było więcej dnia, ale pamiętał, co mówił. Że jestem z ciebie dumny, bo też posiadasz pasję. Wtedy miał kilka lat, teraz ma kilkanaście. Tak zostały po tacie.